Słuchasz, do startu. Zmieniły ci się treningi przez ten cały lockdown? Yy, przez tą całą sytuację w tak. Sensie, no. Mocno mi się zmieniły, bo też. I trochę eksperymentuję do, do, do marca. Miałem trenera, z którym akurat współpraca, no, może źle nie poszła, ale no, nie trafiło we mnie z tymi yy. treningami tak jak miało, także się uznałem, że, że rezygnuję, że wracam sam do trenowania. Yy. No I trochę eksperymentów przez ten czas gdzieś takich mniejszych, większych sobie zrobiłem, coś tam zmieniałem w mm. tym treningu, bo tak naprawdę 11 lat, 12 rok już leci trenowanie, a czasami zauważam, że idzie jeszcze coś nowego gdzieś tam takiego w pleś, co, co bardziej działa, co mniej. To są takie niby drobne detale, ale czasami widać tą różnicę. Mm. Także, także myślę, że jakieś tam plusy z tego czasu na pewno wyciągnąć, jeśli mm. chodzi tak. o swoje treningi. Trenujesz tylko na dworze, robisz siłownie, jakiś rower, czasem coś takiego inną troszkę odskocznie skocznie wydolnościową. Siłowni bardzo dużo, bo w okresie jak robię tych kilometrów, yy, cały ogrom gdzieś tam około 700 mi się najwięcej zdarzało w miesiącu w takim przygotowaniu, takim już kluczowym do maratonu objętościowym. Yy, no to przed tym zawsze przeplatam to mocno siłownią, żeby te nogi mięśnie wzmocnić. Niby tego po człowieku nie widać, że tej siłowni się robi dużo, ale. Ale takie ogólne wzmocnienie jest i na pewno to chroni przed kontuzjami. Mm -hmm. Rozgrzewki przed każdym biegiem robisz, czy po prostu zaczynasz lekko truch i rozwijasz po prostu z prędkościami? Zależy. Zazwyczaj jakieś drobne rozciąganie jest, natomiast jak robię mocny akcent, no to jest to jakieś drobne rozciąganie, rozgrzewka, a potem jeszcze takie dynamiczne rozciąganie, którego gdzieś tam przy lekkim treningu nie robię. Jak wychodzę, taki spokojny trening zrobić. No i potem dopiero tą główną część mm -hmm. zaczynam. fizjo. Od, od jednego do dwóch razy w tygodniu zazwyczaj to jest tak. mhm. Myślę, że, że tutaj też robią dobrą robotę, bo kilka razy, jak coś gdzieś pobolewało, to, to naprawdę nieraz pomogli. No, tak. to jest właśnie fajne, że tacy ludzie się teraz rozwijają, że no. to od kilku, kilkunastu lat właściwie coraz większa świadomość ze wszystkich sportowców z różnych kręgów, że to nie, nie tylko same treningi, że jeszcze można rozwinąć to o siłownię o fizjo i to daje naprawdę takie 30 40 stopni procentowe polepszenie poczucia samego siebie. Nie? No, dokładnie myślę, że tak. Bo na pewno to chroni przed kontuzjami. Teraz też przyszła taka moda na to, że praktycznie każdy chodzi do fizjo. także myślę, że ta branża kwitnie dzięki temu, ale no, jest to przydatne na pewno. Nie? Ciężko znaleźć własnego trenera? Mm. To był twój pierwszy trener, z którym się pożegnałeś? Nie, 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 drugi. Z pierwszego byłem mega zadowolony, bo mm. i był świetny kontakt i, i ten progres zrobiłem też taki, jakiego oczekiwałem, że, że no, nawet większy niż oczekiwałem, mm -hmm. sobie, że on myślał, że ja zrobię. Także tutaj wyszło super. No i Zostawiłem sobie taką otwartą furtkę do niego, że może jeszcze kiedyś tam wrócę, żeby, żeby z nim trenować. Natomiast na razie chcę jednak się sam rozwijać i, no i zobaczyć, co dalej pójdzie z tego. Czy znaczy ciężko? Myślę, że im wyższy ten poziom, tym ciężej o, o dobrego trenera, żeby nas gdzieś tam jeszcze do przodu popchał. Wiadomo, taki zawodnik też dużo czasu oczekuje gdzieś tam. Poświęcenia tego czasu, żeby ten trener to analizował, przegadał, żeby też potrafił wysłuchać, co, co na przykład ja uważam, że, że coś na mnie działa, czy nie działa, mm -hmm. bo, bo każdy potem ma inne mocne strony, inne słabsze i tak naprawdę dużo czasu trzeba na to, żeby to wszystko sobie wyczuć w takim zawodniku. A wiadomo, im wyższy ktoś ma poziom, no to potem te ambicje też są wysokie, żeby, żeby jednak jeszcze go do przodu przesuwać i, i gonić tą czołówkę. Ty zacząłeś biegać długie dystanse, potem krótkie, czy najpierw krótkie, potem długie? Nie, zacząłem od, znaczy krótki. krótkie to są ponoć tam kilometr, czy coś takiego Tak, jeszcze, tak ale biegów. bardziej kiedy już zacząłeś biegać już tak faktycznie dla siebie, to gdzie, skąd, jak to jest, że możesz biegać naprawdę super czasy na piątkę i super czasy na 100 kilometrów? Skąd to się bierze? To jest twoja predyspozycja taka wrodzona, czy jednak rozdzielasz sobie treningi, i mówisz, dobra, w tym tygodniu będę startował w zawodach pięciokilometrowych, to zrobię sobie, przygotuję sobie miesiąc wcześniej treningi tylko pod te zawody, czy to Całościowo wszystkie twoje treningi tak przebiegają, że cię dostosują i do setki, i do piątki. Znaczy, do setki to ta setka, tam był taki spontan jeden mhm. na razie, bo tam jeszcze nawet nie wiem, jak się przygotować na razie dobrze do takiego dystansu. Docelową to u mnie jest maraton i te 50 km tam jeszcze po maraton, no to jeszcze powiedzmy taki po drodze. Te krótsze dystanse to zawsze wpadały jako takie przetarcia sprawdzenia gdzieś. No i których wygrywałeś? Forma, forma zarobkowa też po prostu, żeby. żeby bo takich mhm. biegów jest najwięcej w porównaniu, no i najszybciej po nich możemy odpocząć. No Maratończyk, no to wiele ludzi mówi, że musi być uniwersalny. Wiadomo, nie będzie najlepszy na te 5 km czy 10, bo tam będzie masa lepszych zawodników. I ja mam sporo chłopaków, z którymi mam ciężko gdzieś wygrać na takich dystansach Jasne. tutaj w okolicy, a, a na maratonie już by było o wiele łatwiej. Natomiast nigdy z treningu nie kierunkowałem, żeby tak rozwijać się na 5, na 10 kilometrów. Próbowałem przez, przez moment na początku, jak zaczynałem trenować, ale no ale widziałem, że tego progresu nie ma takiego, jakbym chciał. Łatwiej mi ten progres tak naprawdę przy tych krótszych dystansach przyszedł po drodze trenując do maratonu. I mhm, akurat, akurat się udało wygrywać. No, no, i, tak, no przypadek. i przy okazji poprawiają, chociaż to jeszcze jest daleko do jakiejś tam perfekcji, bo, bo tak naprawdę ci najlepsi tutaj w Polsce na, na, na 5 czy 10 kilometrów, no to tam nie miałbym szans z nimi rywalizacji, a, a w maratonie już jest garstka tych osób lepszych. nie? Mhm. Także. Jak się poznaliśmy, to pracowałeś w pizzerni. I biegałeś już wtedy bardzo dobrze. Uh -huh. Powiedz mi, z czego się utrzymujesz? Tylko z biegów już? Pracuję dalej w pizzerii. Tak? Też wiadomo, jak się sezon kończy, no to, e, no to można więcej sobie pozwolić pracować powiedzmy uh -huh. tam czy czwarte etatu, czy normalnie na etat. E, jak jest sezon, to, to mogę sobie pozwolić, że tam bywam czasami kilka razy tylko w tygodniu, czasami parę tygodni mi nie ma, bo gdzieś wyjeżdżam, trenuję i tak naprawdę ta praca akurat mi daje tutaj Mocne perspektywy jeśli chodzi o rozwijanie się czy możliwość jakiegoś wyjazdu, obozu, organizowania sobie tego, kiedy chce gdzie chce. I, no i dlatego też tego nie zmieniłem, bo akurat tutaj mi się to dobrze godzi, chociaż na pewno też jak przy jakichś tam mocniejszych treningach miałbym tą pracę godzić, powiedzmy tam, przepracować na takie czy czwarte etatu, czy etat, no to, no to byłoby ciężko, bo to jednak gdzieś hmm. tam człowiek się nabiega jako dostawca, więc, więc też te nogi cały czas po są męczone, nie? Jak już się przyjdzie zmęczonym, no to no to to nie służy. Nie? Powiedz mi, jest w Polsce możliwość utrzymać się tylko z biegania? Czy to muszą naprawdę jednostki? No szost, czy inni nie. Tak. Nie, no ja uważam, że tak, no bo i oni finansowo przecież nie mają źle, jeśli chodzi tam o, o związek. Jest tych biegów dużo, gdzie oni małe pieniądze zarabiają. No wiadomo, znowu u nich te koszta też nakładu są inne, bo mm. oni jeżdżą na obozy do Stanów, do Kenii, gdzie, 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 gdzie pieniądze idą ogromne na takie obozy, Jasne. na przygotowania. No, ale jeśli te osoby trenują też jeszcze innych, no to, 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 to nie jest wcale tak źle, uważam, mnie. Mm -hmm. Zależy ile się chce z tego mieć, no bo wiadomo, no, piłka nożna to nie jest tak, że zawsze leka będzie narzekał, że nie zarabia za wiele, Jasne. no bo jak się porównamy do takiegoś piłkarza, choćby tutaj z naszej dyskiej ligi, no to oni zarabiają dużo, tak, dużo więcej tak. niż. A, koszy a koszykarze muszą pracować jako strażacy czy dostawcy DHL-a. Tak? Tak. No, no to właśnie, także tak to wygląda, nie? Chociaż u nas też jeden koszykarz pracował w Pixeli, tak, no. tutaj z, w GKS-ie. mieli dużo, dużo lepsze wyniki niż nasi piłkarze, a jakby suma suma no, to nie przechodziło na pieniądze, nie zarabiał, to jest niesamowite. Ogromnych nie, nie narzekał, ale też jak widać dorabiał na złej no tak, serii. Nie? Fajnie, jak można pasję jakby tam rozwijać cały czas, jednak trochę jak każdy zarobi trochę z pasji, no to to też inaczej. Inny jest przekład tych pieniędzy. Jak dostanie ktoś 100 zł za to, że robi coś, co lubi, to jest inaczej niż za coś, czego nie lubi. Nie? No, także zawsze to cieszę, jakie by to pieniądze nie były, jeśli mhm. są zarobione tym, co kochamy. Stresujesz się przed zawodami? Starza się. Tak? Już, już, się może, już może jest taka rutyna, jak gdzieś na te mniejsze biegi jeżdżę, czasami taka przeplatana z za dużą pewnością, bo już jadę z tym oczekiwaniem, że chcę wygrać tam, powiedzmy, czy przynajmniej być drugi, trzeci. Natomiast jak jechałem na imprezy mistrzowskie, no to mnie stresowało. Jak maraton, jakiś docelowy, mm. na którym mi zależało, aby ten wynik zrobić, no to też był mega stres, że chodziłem już znerwicowany na kilka dni przed. Już nie mogłem spać na dzień przed tym startem. W głowie pełno myśli gdzieś to się tam kreowało, wizualizowało, także, także stres jest. To mm -hmm. nie? Na przykład, ty wyobrażasz sobie każdy kilometr, każdy metr, przed biegu, tak, się, że wymierzyłeś. No. Sprawdzałeś no trasy i tak dalej. Tam, gdzie się szykowałem priorytetowo, to zdarzało się. To już na tydzień przed, sprawdzałem prognozy, żeby były idealne warunki, żeby nie wiało. Ja lubię niskie temperatury, mhm. bo jak jest cieplej, to się od razu poce i ten jestem wysokotętnowcem, wydaje mhm. mi się, że też na to wpływa. Także, także dla mnie 10 stopni to już jest ciepło, na przykład nabieganie maratonu. Yy, więc. więc... Pod wieloma względami zawsze ten stres był, bo i sprawdzałem prognozę pogody i samo poczucie cały czas tam się starałem gdzieś monitorować. No i, no i samo to, że po prostu im bliżej było tego startu takiego docelowego, no to były te nerwy, żeby to wyszło tak jak się chce, bo. To są miesiące przygotowania. A czasami gdzieś tam cieniutko nagnie się tą barierę gdzieś swojego maksymalnego tempa, że za mocno tam. się zacznie i potem już jest pozamiatane na całym biegu. Jasne. Spędzasz, jak jechałeś na Mistrzostwa Świata, spędzałeś czas z innymi zawodnikami, żeby na przykład się odstresować, porozmawiać, odejść z myślami, czy po prostu sam gdzieś siedziałeś w pokoju i myślałeś o tych wszystkich swoich kilometrach, które musisz przebiec? Tam w Rumunii już. Tak, w Rumunii. W sumie to tam mało czasu było dla siebie, bo tak? były takie powitanie, prezentacje tych kart, mhm. także w sobie ten czas niby był zajęty, ale cały czas, że to wokół tego wszystko się działo, no to ten teraz w głowie non stop mhm. był, że kurde, jutro, czy tam za dwa dni bieg i, i co to będzie, i co to będzie, nie, czy, czy mhm. nawet na stołówcach się widziało tych innych sportowców i tak dalej, co jedzenie było tam jako w raju, że, że kurde, wszystko by się zjadło. No to ten stres no stop był, no bo, bo, bo to jednak w tym, w tym gronie tych sportowców mm. byliśmy no, no i każdy gdzieś tam w głowie miał, że, że za dwa dni impreza. A nie. Mm -hmm. jak kończysz bieg, to co robicie? Jak na przykład no wszyscy zawsze widzą, że rozdanie pucharu, rozdanie medali i nagle media się kończą co ty, ty potem robisz? Na przykład, nie wiem, idziesz na zgrzewkę, idziesz się najeść, idziesz sobie poleżeć, pomyśleć, jesteś zły na siebie, że coś źle zrobiłeś? Czy... McDonald. McDonald's. McDonald's? <laughs> Sekret. E, nie no, oczywiście zdarza się, nie? No, Natomiast jak, wszystko jest dla jak, ludzi. jak bieg nie pójdzie, to za karę wtedy Nie. <laughs> e, Zawsze odpoczynek, no zazwyczaj to jest właśnie tak wszystko splątane, że jak w niedzielę mam zawody, to wracam do domu i za chwilę się zaczyna praca, gdzieś tam może zrobię godzinę dżemki i za chwilę już siadam mm -hmm. do tych treningów i cały wraca to... z myślami do odbytego odbytych zawodów, żeby ktoś przeanalizować swoje błędy, jeśli nie wygrasz, czy odpuszczasz to po prostu to było minęło już do tego nie wracam skupiam się na następnym. No to jest niby taki prosty sport że nie ma czego analizować a ja jednak się analizuje więc, więc czasem analizuję. natomiast zależy że to jest jakiś taki mniejszy bieg że po prostu pojechałem yy, pobiegłem swoich gdzieś tam czekając sobie mhm. na końcówkę udało mi się załóżmy wygrać to, no to nie analizuję tego pod żadnym kątem. Raz jest lepszy raz gorszy dzień ale jak się wygra no to, no to tam żadnych analiz nie przeprowadzam natomiast yy, przy takich większych imprezach, no to też gdzieś tam czasami takie w głowie myśli były, że na przykład jak coś nie wyszło tak jak chciałem, no to jest ten taki spadek motywacji na kilka dni, potem jest znowu to zbicie, że znowu wracam do swojego pułapu, natomiast znowu jak wychodziło, że na przykład biegałem tam jakiś rekord życiowy, jakiś wynik, który mnie cieszył, no to znowu analizowałem, co jeszcze mogę poprawić, że poszło świetnie i, i motywacja szła w górę, hmm. także... No trochę się to analizuje, trochę do tego wraca, bo są takie biegi, gdzie gdzieś tam na przykład mam jakiś filmik z tego biegu i fajnie się do tego wraca, bo był bo, bo, bo to dla mnie dobry bieg i to tak potem motywuje człowieka, Jasne, jak się że to tak. ogląda. Śledzisz innych sportowców albo starasz się podłapać ich treningi, czy w ogóle ci to nie interesuje? W małym stopniu. W małym stopniu? Tak. Troszeczkę tak. Mhm. Swoją wiedzę zdobyłeś na temat treningów tylko po sobie, czy jednak gdzieś szukałeś tej wiedzy? W książkach, w internecie? W książkach szukałem, chociaż książek zawiele nie przeczytałem, więc to było takie bardziej rzucenie okiem. W internecie pierwszy plan, jak robiłem, to, to z internetu właśnie gdzieś tam jakieś, takie mm -hmm. realizowałem. Pamiętam, biegałem 42 minuty, a próbowałem plan dla gościa na 40 minut realizować. dziwię, że mi nie wychodziło, bo mm -hmm. od razu chciałem 40 biegać. Gdzieś tam trochę od ludzi się też miałem okazję dowiedzieć, jak zaczynałem w 40 latku, 40 -latku tychy tutaj treningi, takie Jasne. swoje początki to tutaj od ludzi, którzy może nie wszyscy biegali jakoś tam rewelacyjnie, ale każdy coś ciekawego przekazał, od każdego z czegoś mogłem dowiedzieć i wiele takich wskazówek mi się przydało. I samo otoczenie gdzieś na zawodach, gdzieś ci chłopacy, szczołówki, to zawsze się coś pogada, coś się tam człowiek dowie, także. Także z każdej strony, gdzieś tam z otoczenia. Czyli bycie sportowcem, jeśli jesteś sportowcem, to lepiej się nie odcinać od innych zawodników, lepiej się trzymać w grupie i dzielić się tą wiedzą. No, myślę, że tak, chociaż u nas jest taka chyba mentalność trochę, że jednak y, ci chłopacy z raczej kryją się z treningami. Mhm. Nikt, nikt tam chętnie nie mówi, co zrobił, jak mu dobrze idzie na treningach i tak dalej, tylko każdy to gdzieś tam potajnie mhm. dla siebie chowa trochę z tego, co zauważyłem, więc... Różnie to jest, nie, nie każdy się tym dzieli, nie? Ale, Ale... coś tam zawsze się z rozmowy i takie cię dowiedzieć od, od takich osób.